Łukasz Karpiel, PCH24TV, Czas Maryi, czyli program, w którym mówimy, jak Matka Boża przygotowuje nas na powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest ze mną Pan Waldis Grinsztajn, jak zawsze, witam serdecznie. Dziękuję. Przypomnę, podróżnik, działacz katolicki, pisarz, nade wszystko znawca kwestii objawień i tego, co związane z naszą Matką. Szanowni Państwo, ta rozmowa, te programy, to wszystko, co dzieje się na naszym kanale i nie tylko, w naszym portalu, nasze produkcje filmowe, oczywiście to jest możliwe tylko dzięki Państwa wsparciu, za które najserdeczniej dziękuję i ośmielam się prosić o dalsze wspieranie tego, co tu robimy dla Państwa i tylko dzięki Państwa wsparciu. Szanownemu Państwa uwadze, polecam dzisiaj szczególną wspólnotę, wspólnotę Apostolat Fatimy. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, ale warto to przypominać. To wszyscy ci, którzy chcą, aby to przesłanie, które Matka Boża zostawiła w Fatimie, dalej się rozwijało. Jak dołączyć, jak apostołować? Wszystko w opisie naszej rozmowy. Apostolat, polecam Państwa uwadze. Lourdes. Dziś jesteśmy w Lourdes. Objawienie bardzo znane, dzień, Światowy Dzień Chorego, który jak gdyby w dzień wspomnienia Matki Bożej z Lourdes przypada, grota, Matka Boża objawiająca się, Bernadette, cudowne źródełko, cuda i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też kontekst pewien historyczny. I jak gdyby kilka słów na początku, zanim przejdziemy do tego meritum naszego programu, czyli do tych właśnie cudów i związanego z tym wszystkim, co się dzieje, aby cud został potwierdzony. Abyśmy przypomnieli, choć pewnie Państwo doskonale wiedzą, w kilku zdaniach, co wydarzyło się w Lourdes. Tak, aby rozumieć, co Lourdes znaczy, pamiętamy, że w XIX wieku był wielka ofensywa przeciwko Kościołom. I to po rewolucji francuskiej zaczyna się pierwszy raz być w Europie dużo ludzi, że nie chce mieć religię, jest przeciwko religii. Odwarte, nie chcą być więcej chrześcijanie, nie wierzą i atakują. Mówią, że to nie jest ważne, że to jest przeciwko nauka, co nie jest, oni kłamali, ale tak prezentują nasza religia. I właśnie w tym momencie Matka Boska decyduje, że będzie mieszy, że ona będzie robić dużo cudów. I to jest Lourdes, to był papież, robi ta proklamacja, dogmat niepokalana poczęcia. I Matka Boska miał jak nagrodę. I aby pokazać, i aby robić apostolat, że tu ona będzie robić cudy i będzie uzdrowiem bardzo dużo ludzi. Uwaga, że kiedy ona miała ta pierwsza objawienia do święta Bernadette Subiru, 11 lutego 1858 roku, ona mówiła, że obiecuje, że nie szczęśliwe się na tym świecie, ale na tamtym. So ona musiała cierpieć, ale też ona chciała, że inne ludzie będzie uzdrowione w tym mieście. I faktycznie, kiedy widzimy, jak szybko był pierwszy cud, bo pierwsza objawienia był 11 lutego, a pierwszy cud już był 26 lutego. So, bardzo, bardzo szybko. A pierwsza był jedna pani, nazywała się Katalina Latapie, że ona moczy swoje swygnięte ramię i ramię i dom odzyskują sprawność. I oczywiście to pierwsze, co to jest. A drugi cud był prawie od razu, dwa dni potem, 28. To był biedny robotnik, nazywał się Louis Bourriet, którym okaleczono lewe oko. Módl się i przeciera oko wodą z fontany. I potem zaczął krzyczeć z radości, bo zaczyna widać. Oczywiście to tak szybko, kiedy jeszcze był kontrowersja, bo to był pierwszy dzień, czy to jest prawda, czy nieprawda. W ten czasach oczywiście autorytety eklesiastyczne robił, co zawsze robi, bo to jest mądrość, nie mówi od razu, a to prawda, tylko analizują, potrzebują czas, widać, jak to jest, jak jest życie. Procedura. To jest procedura. Ale zaczynają się te cudy.
I oczywiście więcej i więcej ludzi zaczyna iść tam do Lourdes. Tyle, że dzisiaj po Paryżu Lourdes jest drugie miejsce, ma najwięcej, nie tylko turystów, pielgrzymki i najwięcej miejsce hotelowe w cała Francja. I to nie jest mało. To pokazuje, jak jest popularne to miejsce. Popularne. I ważne na mapie Francji, tak. Nie tylko. I kiedy jesteśmy w Lourdes, cały czas widzimy chore ludzie, bardzo dużo chore ludzie, wszyscy typy choroby. Oczywiście widzimy ten, gdzie mają choroby fizyczne, bo to jest widoczne. Ale też bardzo dużo ludzi idzie tam, bo potrzebuje pomoc duchowy. I to jest ciekawe, że Matka Boska chciała pokazać, że tam zdrowie, ciało, ale też tam dużo się zdrowie duchy. Jak Pan Jezus zrobił z tym paralityk, że on zdrobił, aby gdzie ludzie widzieć, że on mogę to robić, ale więcej to robi do duchy. So, z ten ostatni 165 lat mamy 1500 uzdrowień związanych w Lourdes. 1500. I to jest interesujące, bo jest bardzo ostra procedura, aby że ten wydarzenie że to nie cudu, uwaga, cudu robi Kościół. Tu robią lekarze. To są dwie inne. Bo cudy, że są rozpoznane za Kościoła, są tylko 70. W ten 165 lat tylko 70. So widzimy równicę. Tu mamy 1500 uzdrowień, że są analizowani i tak dalej, a tylko 60 są cudy. To 1%. I ostatnie, deklarowane jako cud, był teraz w 2018 roku, to był cud, że się dał 2008 roku, to był siostra Bernadette Morio, francuska, i że gdzieś żyje, co ludzie mogą rozmawiać i widać. A jak sposób została uzdrowiona? W jaki sposób to było? Co by się wydarzyło? Ona miała od dawna kilka problemy choroby, że ona nie mogła się ruszyć. I ona była w Lourdes, kiedy wróciła, zrobiła od razu. I to jest ciekawe, bo cudy w Lourdes nie są dają tylko w Lourdes. Są kilka, że w momencie, że decydują jechać do Lourdes, już mają cud. Są kilka, że mają ten cud, kiedy są w pociągiem. Są kilka, mają cud w tym mieście, na przykład na procesie, jest procesie największy sakrament. I od czasu tak jest, że idzie największy sakrament i ktoś, że leży łóżku inwalidzki, wstaje. I to oczywiście szok. Ale nie zawsze, są cudy szpitala, są cudy, że są w hotele tam blisko. I to są ten cudy fizyczne, że możemy widać. Ale najważniejsze są ten cudy duchowne. Ten ludzie dostaje łaskę. I też jest to sam. Mogę być w każdym momencie, bo dla Bóg nie ma reguła. On decyduje, kiedy chce, kiedy mądrość Boga decyduje, kiedy to się robi. Ale interesujące jest zobaczyć, jak to jest ta procedura, aby, że dekretują, że to jest cud. Bo to jest bardzo trudne. Nie jest tak łatwo, jak wygląda. Każdy roku otrzymuje około 50 zaświadczeń o uzdrowienie. Każdy rok. To znaczy ogólnie jedno za tydzień. I to musi iść od razu, być analizowane. I tu mamy właśnie procedurę. Jak to jest ta procedura? Ja z tym już tutaj Państwa zapoznam. Jest Biuro Orzecznictwa Medycznego w Lourdes. Pomimo swojej nazwy, biuro to nie jest odpowiedzialne za bezpośrednią opiekę medyczną pielgrzymów i odwiedzających Lourdes. Jego rolą jest badanie niewyjaśnionych uzdrowień, które mają miejsce w miejscu objawień. Każdy badany przypadek uleczenia w swoich aktach zawiera wszystkie badania lekarskie, notatki, testy, które zostały przeprowadzone na pacjencie przed i po rzekomym wyleczeniu. Podczas gdy większość spraw jest szybko odrzucana, 3 do 5 zostaje zatrzymanych do dalszego dochodzenia. Powoduje to utworzenie nowego biura zwanego Międzynarodowym Komitetem Medycznym w Lourdes. Czyli widać, że tego jest coraz więcej. Tak, i to interesujące, ten medyczny komitet. Tam każdy lekarz mogę iść. Nie interesuje, czy on jest katolik, czy nie jest katolik, czy ma wiara, czy nie ma wiara.
Wystarczy, on jest lekarz i mogę analizować to, co to jest otwarte do dzisiaj dla każdego. To nie jest, gdyby on nie jest katolik, nie akceptujemy. Nie. Tu jest biuro medyczne. Jasne. I teraz tak, w skład tej komisji wchodzi około 20 ekspertów różnych narodowości, dyscyplin medycznych i różnego wyznania. Każdy szczegół akt jest badany przez jednego lub kilku członków gabinetu medycznego. Z reguły badanie to trwa od 5 do 12 lat. W niektórych przypadkach był to jednak okres znacznie dłuższy, albowiem do 54 lat. I teraz dochodzimy do takiej chyba najważniejszej rzeczy, czyli lista faktów, które należy ustalić, aby uzdrowienie zostało uznane za niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego. Zdiagnozowana choroba przed wyzdrowieniem musi zostać potwierdzona ponad wszelką wątpliwość. Chorobę należy uznać za nieuleczalną dotychczasowymi środkami. Uzdrowienie musi być związane z wizytą w Lourdes. Uzdrowienie musi być, czy powinno być natychmiastowe, całkowite i trwałe. Po zbadaniu tej dokumentacji w najdrobniejszych szczegółach Międzynarodowy Komitet Medyczny głosuje w przypadku większości 2/3 głosów. Wyleczenie zostaje uznane za niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia. Wtedy akta są przekazywane Kościołowi. I to interesujące, bo w ten komitet oni są specjaliści. Oni patrzą wszyscy te dokumenty, analizują, debatują, a potem głosują. Czy zgadzają czy nie. I widzimy, jak to jest filtr. Każdy tydzień ktoś idzie tam i mówi, że ja miałem cud. Dobre, proszę, daję tutaj. Bardzo często jest, brakuje dokumentacji. Albo na przykład ktoś miał jakieś problemy w mózgu, czy rak, czy nie wiem co, ale są w krajach, że te dokumenty medyczne nie są jasne, czy zapominali, czy cokolwiek. Wtedy to do widzenia, nie analizują. Zostają, bardzo szybko zostają tylko ten między 10 czy 5. I to zaczyna się wielka analiza, specjaliści, jak to jest, zobaczą ta osoba, kontaktują ta osoba, oczywiście, pytają, co się stało, analizują, czy jeszcze jest zdrowa, oczywiście, bo to jest potrzebne, bo gdyby jest cud, to jest zdrowie, nie to jest chory, potem jest zdrowy, potem jest chory, nie to. No tak, to musi być całkowite. I tylko kiedy oni już na końcu po tyle czasu deklarują, że tak, to prawda, wtedy idzie do Kościoła. Ale pamiętajmy, że ten komitet już zrobił 7500. Oni mówili, ten 7500 to faktycznie jest nietypowe, to nauka nie wie dlaczego tak było. I ten 7500 idą do Watykanu. I mamy ostatni punkt, że jest, kiedy są wysłane do Watykanu, Watykan wysła to do biskup diocesalny. Bo biskup diocesalny, ta diocesa jest ten... Czyli do diecezji, w którym wydarzył się, znaczy dotyczy osoba. Ta osoba, tak. Bo biskup jest odpowiedzialny za tego. I ten biskup z porozumieniem swoimi ekspertami i Watykanem decyduje, czy uzdrowienie będzie cudowne, czy nie. I faktycznie widzimy, że o ten 7500 tylko 700 są deklarowane cudy. Bardzo małe. I bardzo dużo ludzi pyta, bo dlaczego tak jest? Pierwsze, bo to jest mądrość Kościoła, że deklaruje jako cud tylko to, że nie ma jak mówić, że to jest nietypowe, nie ma jak mówić, że to było coś innego, czy to było szans, czy nie. To tylko może być cud. To pierwsze, bo jest znana historia, że jeden lekarz niewierzący poszedł do Lourdes i on chciał zobaczyć tu ten cudy i oddali dokumenty, no dobre, to są... Tu pan ma, mogę analizować, on analizować ci cztery. I faktycznie on jako lekarz widział, że nie, to są, to naprawdę to jest poważne. Niewytłumaczalne. To jest niewytłumaczalne. A właśnie dyrektor ten biuro mówi, no dobry, to są ci, że Watykan nie akceptował jako cud.
Wtedy on się nawrócił, bo widział, że nie, to jest naprawdę, naprawdę. Czyli nie wszystko, co jest niewytłumaczalne, jakoś nie da się medycznie uzasadnić, zostaje potem cudem, o tym trzeba pamiętać. Tak, czy zostaje uznane za cud. Jak ten filtr jest jeszcze większy potem. Tak, ale dlaczego? Bo jest bardzo mało faktycznie. 1% wszyscy ten, że komitet medyczny oznacza jako nietypowy. Ale problem jest taki, pierwszy, najważniejsze to są nawrócenie duchowe. No właśnie. No. I do Watykan nie chce, że ludzie wracają uwagę tylko o ten uzdrowienie ciało. Bo nasze ciało tak jest poważne, ale najważniejszy jest duch. Bo będziemy umarli, do widzenia i nasz duch zostaje na zawsze. I najważniejsze jest ci osoby, że idą do Lourdes, i właśnie, bo mają uzdrowienie ciała, se nawrócą. Mhm. I to jest bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi, bo bardzo dużo ludzi ta choroba, gdzie ma relacja z problemem duchowym, gdzie on ma. Znaczy powiązanie tych, problemów duchowych z problemami cielesnymi. Na przykład, ja znałem jedną osobę, że on był bardzo aktywny, ale nawet za dużo. I właśnie, bo cały czas chciał coś zrobić, mówić, i on nie miał czasu do modlitwa, nie miał czasu gdziekolwiek do czytania duchowe, bo on zawsze chciał coś zrobić. I ja pamiętam, że kiedy on był chory, on miał dokładnie jedna choroba, że on musiał zostać, leży na łóżku sam, bo on mogę robić, inne ludzie będą mieć ta choroba i musiał zostać w pokoju samego. Uh-huh. I nic nie robić. Zostać tam, leży. Nie boli specjalnie, że mogę czytać tam. Ja pamiętam, że tylko wtedy możemy iść tam i oddać książki dla niego. Musiała być tortura. Dla niego była tortura fizyczna, uh-huh. Ale było uzdrowienie duchowe. Bo Bóg wisał dokładnie, gdyby tak możemy mówić, dokładnie ta choroba ją potrzebował. Paradoksalnie, ale potem on zdrowił i było dużo lepsze dla niego. I gdyby każdy analizuje chorobę, je miał w życiu i patrzy, jakie problemy duchowe on miał, widzi, że jest relacja między jedna a druga. Mhm. Tu też jeszcze trzeba, wydaje się, poruszyć się, taką można myśl sformułować, nie wiem, czy się Pan zgodzi, że tak naprawdę chyba największy cud w Lourdes czy w innych sanktuariach to się dzieją, owszem, są te spektakularne, o których tu mówimy, ale ja myślę, że przy kratkach konfesjonału po prostu. A tak. Tak, to jest miejsce naprawdę, że sami zapominamy, że to jest ta skarbnica cudu, źródło cudów niepojętych. Na przykład, bardzo często, kiedy jeden ksiądz ma dar, aby robić cudy, on też korzysta to, aby nawrócić ludzi. I na przykład w Brazylii był jeden misjonarz, gdzie on miał dar, on z Boda Spencona robił cudy. I on pisał do arcybiskup, że lista, że gdzieś istnieje, że on ma to, dokładnie, aby nawrócić ludzi. So, to jest jak pretekst Boga, aby że on mógł pracować z tym duszy i nawrócić ludzi. Bo nasze ciało tak ważne, potrzebujemy oczywiście, ale po 100 lat umieramy i do widzenia. No tak, bo zdrowy można też pójść do piekła na przykład. Tak. I w doskonałym zdrowiu. I nasz duch zostaje na zawsze, na wieki wieków. I to jest dlaczego, to jest najważniejsze, że ludzie rozumie, że może korzystać z swoje ciało, aby być lepszy i nie aby być gorszy. Jednakowoż trzeba pamiętać, że tutaj nie można też popaść w drugą skrajność, a więc takie odrzucenie jak gdyby tej kwestii cielesności, bo skoro te cuda się dzieją, skoro się uzdrowienia następują, to widać wyraźnie, że i Matka Boża, i nade wszystko nasz Pan Jezus Chrystus chce, aby też to ciało było jakoś tam zaopiekowane przez Niego czy przez ręce Matki Bożej. Tak, też mamy inny problem, jest podobny, jest taki, że lekarze bardzo często nie patrzą ten problem duchowy i nie wiedzą relacji między ten problem duchowy, że ten człowiek ma, a ta choroba. Mm-hmm. I to nawet mówił święta Jacinta w Fatimie, małe dziecko, ale ona mówiła, bardzo ciekawe, ona mówiła, lekarze
nie mają świata, aby dobry leczyć z chorych, ponieważ nie mają miłości Boga. Czyli leczą ciało, ale duszy zapominają. Tak, tak. I szkoły medyczne, one studiują oczywiście anatomię, to wszystko, ale niestety nie studiują, jak potrzebne jest, są cnoty, aby być zdrowy też. Mhm. Idea, że nie, to życie duchowe jest jedno, życie fizyczne jest zupełnie coś innego, jak nie ma nic wspólnego. Mhm. I na przykład widzimy, jak cnoty pomagają, to w ten opacwy, kamedule, czy na przykład kartusy, że te mnichy żyją bardzo dużo. W danym momencie papież Pio XII chciał zmienić regułę kartusów, bo myślał, że to jest za mocne, za trudne. Ludzie w ten czas, w latach 50. I kartuszy nie chcieli. I wysłali komisję do papieża, aby mówić, że proszę to nie robić. Ta komisja, jeden mnich miał 98 lat, drugi miał nie wiem ile. I kiedy papież widział, że oni stary, ale są jeszcze zdrowi, decyzja nie dobre, to nie zmienimy, bo jest widoczne, że to takie zdrowe życie duchowe pomaga też nasze życie fizyczne. Bo dzisiaj prezentują, że są tylko sporty, że gdyby robimy sporty, to wystarczy. Nie wystarczy. Są potrzebne też cnoty. Czasem się mówi o niektórych, że są takimi mocarzami duchowymi, że być może czasem nawet ciało mieli, czy dotknięte jakąś niepełnosprawnością, czy starością, ale jednakowoż ten duch, który z nich emanował, ta moc pochodząca od Boga była widoczna. I są takie przykłady w historii ludzi, którzy absolutnie nie imponowali, nie wyciskali sztangą 300 kilo, a jednakowoż byli tymi mocarzami duchowymi. Nie, i widzimy bardzo często w historii, widzimy ludzie, gdzie jest słabe fizycznie, ale ma taka decyzja, są tak zdecydowane, mają tyle życie duchowe, że umieją robić bardzo dużo. Bardzo dużo misjonarzy na przykład byli chory cały czas, pojechali do ten klimaty okropne, tropikalne i byli chory, a mimo tego robili kasanie, podróżowali tu i tam. Jak to oni to robili? Właśnie, bo mieli ten życie duchowe, zdrowie. Mm-hmm. I to pomagało, mimo tego, że no fizycznie byli inne problemy. I to jeszcze jeden wątek chciałbym tutaj, myślę, że to się jakoś nam łączy. Znamy z katechizmu uczynki miłosierne co do ciała i to myślę, że większość osób byłaby w stanie powiedzieć, głodnych nakarmić, spragnionych napoić, podróżnych w dom przyjąć, etc. No ale właśnie są też uczynki miłosierne co do duszy. I to ja mam wrażenie, nie wiem czy Pan podziela to wrażenie, o tym się troszkę rzadziej mówi, tak jakby żeby się nie narzucać, że skupić się właśnie na tej cielesności, tak jakby ta miłosierdzie względem duszy było mniej istotne. Tak, na przykład jest bardzo dużo ludzi, że gdyby jest pielęgniarka, gdzie pomaga ktoś, jest chory, a ona jest bardzo dobra, ale gdyby jest misjonarz, gdzie nawet ryzykuje swoje życie, aby mówić prawdę i uczyć inne ludzie, prawda religijna, nie, to nawet fanatyk mogą mówić. I nieprawda, bo zawsze najważniejsze jest nasze duszy. Co pomagać drugiego, to jest bardzo dobre. I Kościół to robił cały czas. Szpital to jest koncepcja, że Rzymianie nie mieli szpitali, Grecy nie mieli szpitali. To cywilizacja chrześcijana je robił, że są szpitale. Ale też zawsze najważniejsze był pokazać ten pomóc. Na przykład, kiedy byli Sarasy, bardzo często ludzie panikował. Świetnie, że Pan ten przykład przywołał, zarazy. I co robili księdza? Księdza byli tam, kiedy lekarze nawet uciekali. Księdza byli tam. I pomagali ci ludzie, i oni ryzykowali. I Bóg, że wie na swojej mądrości, dlaczego ten chorób i ten nie. Bardzo często wszyscy ludzie mówią, nie, ten misjonarz będzie umrze. Bo cały czas ma tam ludzie chory obok. I nie. Bóg nie chciał. Dlaczego? Bo On pomaga innym ludziom. Ostatnie minuty, kiedy najwięcej potrzebują pomoc duchowej, On tak tam był. Mhm. I teraz sobie przypomnijmy te wszystkie przypadki. Grozimy palcem tym, którzy tego się dopuszczali, na przykład blokowania dostępu
duszpasterzy w szpitalach do ludzi podczas koronawirusa i tego wszystkiego, co się działo. Kiedy były takie przypadki? Kiedy takie przypadki? Ja znam jedną historię, że jeden kolega mówi, że był chory w koronawirusa w Brazylii, był w szpitalu, a inny kolega sądzi, że zabrać tam księdza. A szpital blokował, absolutnie nie. A szpital tylko się zgasza, kiedy mówiliśmy, no dobrze, wtedy robimy proces legalny, bo on chce, a wy blokujecie bezsensowne. Wtedy nagle ksiądz tak mogę iść, kiedy się boją problem legalny, ksiądz mogę iść tam i od razu wszyscy chory chcieli mieć ten ostatni sakrament. Oczywiście, bo ludzie jest chory, co najwięcej potrzebuje, nie zawsze jest tylko lekarz, też ksiądz. Bardzo często on ma problemy z sumieniem i kiedy już mogę mieć spowiedzieć, nie ma ten problem, on nawet fizycznie się czuje lepiej. Zwłaszcza kiedy mówi się komuś, że no jest chory na chorobę, która może skończyć się zgonem. Tak. I nagle taka osoba no nie może się wyspowiadać czy przyjąć komunii, no to wyobraźmy sobie, co się dzieje. Znaczy jest, pewnie jest część z Państwa, którzy to oglądają, sobie nawet nie muszą wyobrażać, bo być może przeżyli taką sytuację, jakim trzeba być człowiekiem, żeby tych kapelanów blokować, nie dopuszczać. I są kilka krajów, że blokowali totalnie. I ładne jest, że była reakcja duchowieństwa. I na przykład ja widziałem o jeden w Meksyku, że oni blokowali, nie, księdza nie mogą iść do szpitalu, a księdza zostali poza szpitalem z megafonem i otrzymują rozpatrzenie do wszystkich chorych. Tu jest ksiądz i będzie teraz, do wszystkich są chory tutaj, ostatni moment, miłosierdzie Boga. I to piękne, no tak. Oni tak robili, oczywiście ryzykowali, bo mówią, że nie, kilka pacjentów nie chcą słuchać tego, tak, ale pięknie, że... Jasne, jakby pod szpitalem występował jakiś popularny gwiazdor pop, to nikt by nie powiedział, że ja nie mogę słuchać, nie chcę tego, to by się z niego śmiali, o, posłuchasz muzyki, tak. Ale to tak sobie wyobrażam. Więc o tym też pamiętajmy, tutaj Pan przywołał, kończąc już naszą rozmowę, chwalebne przykłady świętych, którzy szli między te osoby zarażone, zestawmy sobie to teraz z tym, co się wydarzyło, czyli tu tak, te drzwi się zamknęły, no i Państwo widzą, w jakich trudnych czasach nam przyszło żyć. Tym bardziej pamiętajmy o Matce Bożej, Matce Bożej objawiającej się w Lourdes, o tych cudach, o których mówiliśmy, które przechodzą swoje te procedury, aby właśnie stwierdzić ich prawdziwość. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Proszę bardzo. Pan Waldis Grinsteins. Raz jeszcze przypominam o apostolacie Fatimy. Wyjątkowa wspólnota osób, które chcą, aby orędzie fatimskie na cały świat się rozchodziło. Wszystko o tym w opisie naszego filmu, a to był program Czas Maryi, a ja nazywam się Łukasz Karpiel, kłaniam się i do zobaczenia.